wysyłamy żołnierzom polskim walczącym na Wylu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Niech żyje Polska! Baczność do hymnu państwowego. Miłości ojczyzny, proszę prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK pana Stanisława Oleksiaka, prezesa zarządu Okręgu Warszawa Powiat Światowego Związku Żołnierzy AK pana Janusza Orsika, przedstawiciela środowiska grupy Campinos AK pana Tadeusza Budzyńskiego i pana Ryszarda Lewina, członka zarządu Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Campinoskiej pana Stanisława Gozdek.
Proszę Państwa o zapalenie znicza miłości ojczyzny. Zabierze proboszcz tutejszej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, ksiądz kanonik Krzysztof Posiewicz. Mam wielką przyjemność móc powitać wszystkich Państwa przybyłych do naszej parafii na dzisiejszą uroczystą, koncelebrowaną mszę świętą, którą odprawiamy w intencji żołnierzy Armii Krajowej Grupy Campinos, partyzantów i mieszkańców niepodległej Rzeczypospolitej Campinoskiej. Koncelebrze mszy świętej przewodniczy ordynariusz biskupi Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ksiądz pułkownik prałat Sławomir Żarski. Towarzyszy ksiądz porucznik Robert Dębski, kapelan II Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia, którego poproszę o intencję za Jana Kaczmarka w czwartą rocznicę śmierci. Bardzo serdecznie witam księży celebransów. Witam wszystkie przybyłe poczty sztandarowe i kompanię honorową Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych kombatantów. To wy jesteście naszymi bohaterami, przed którymi szacunkiem pochylamy głowę. Witam gorąco wszystkich Państwa, wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, aby uczcić pamięć poległych i oddać cześć żyjącym bohaterom Armii Krajowej Zgrupowania Campinos. Jeszcze raz witam wszystkich i dziękuję za uczestniczenie we wspólnej modlitwie. W imieniu wójtów obu gmin Czosnów i Leszno oraz Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Campinoskiej witam bardzo serdecznie wszystkich gości przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. Witam poczty sztandarowe, kompanię honorową z pocztem sztandarowym i wszystkie poczty sztandarowe organizacji kombatanckich Armii Krajowej i innych organizacji oraz sztandary Grupy Campinos AK. Serdecznie witam księży celebrantów dzisiejszej mszy świętej, odprawianej w intencji żołnierzy AK Grupa Campinos, partyzantów i mieszkańców niepodległej Rzeczypospolitej Campinoskiej. Bardzo gorąco, z wielkim szacunkiem witam bohaterów dzisiejszej uroczystości żołnierzy Grupy Campinos AK. To dzięki Wam przez dwa powstańcze miesiące tu,
Właśnie tu była wolna Polska. Dziękuję. Moje pokolenie może wam tylko powiedzieć dziękuję. Serdecznie witam panią poseł Annę Sikora. Z należnym szacunkiem witam panią pana prezesa Stanisława Oleksiaka i przedstawicieli Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Witam pana prezesa Janusza Orsika oraz prezesów kół, pełnomocników i ich przedstawicieli okręgu Warszawa-Powiat. Witam serdecznie przedstawicieli ministerstw Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministra Obrony Narodowej. Witam przedstawicieli reprezentujących Urząd Wojewody Mazowieckiego. Witam pana Waldemara Roszkiewicza, reprezentującego Marszałka Województwa Mazowieckiego. Witam profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Wiesława Jana Wysockiego, reprezentującego rektorat Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam panów starostów powiatów Nowodworskiego, pana Krzysztofa Kapustę i Warszawskiego Zachodniego, pana Jana Żychlińskiego. Serdecznie witam burmistrzów i przedstawicieli miast Nowy Dwór Mazowiecki, Łomianki, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki oraz dzielnicy Warszawa-Bielany. Witam wójtów i gości z zaprzyjaźnionych z nami gmin Izabelin, Stare Babice, Leoncin, Kampinos i Jaktorów. Witam wójtów naszych obu gmin, pana Antoniego Kęźliwicza, gmina Czosnów i pana Grzegorza Banaszkiewicza, gmina Leszno oraz pracowników i przedstawicieli obu gmin. Witam przewodniczących rad miejskich i przewodniczących rad gminnych z panem Mirosławem Bieleckim i panią Barbarą Koza oraz wszystkich radnych przybyłych na naszą uroczystość. Bardzo serdecznie witam służby mundurowe, wojska, policji i straży pożarnej. Dowództwo i żołnierzy 2. Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu, jednostki wojskowej w Dębinie, jednostki wojsk lotniczych w Bożęcinie, 9. Brygady Kawalerii Pancernej imienia Króla Stefana Batorego w Braniewie, policjantów i komendanta Policji w Czosnowie, komisarza doktora Zbigniewa Mikołajczyka, dyrekcję i pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego, komendanta i strażaków zawodowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, komendantów i strażaków ochotniczych straży pożarnych w Krogulcu i w Czosnowie. Witam prezesów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, pana pułkownika rezerwy Alfreda Kabatę oraz członków Zarządu Głównego prezesów Okręgu Mazowieckiego pana Sławomira Łazara oraz prezesów i członków Koła Otwocko-Garwolińskiego, Koła w Nowym Dworze Mazowieckim, w Legionowie i w Starych Babicach pana Marcina Ładę. Witam panią Jolantę Liszkiewicz, prezesa Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności Nasza Gmina, Nasz Powiat. Witam panią Elżbietę Wiercińską, przewodniczącą Nowodworskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Witam Fundację Polskiego Państwa Podziemnego. Witam pana Mieczysława Zygmunta, przewodniczącego Koła PSL w Czosnowie. Witam dyrekcję, nauczycieli i młodzież ze szkół imienia Grupy Kampinos AK z Bożęcina, imienia Adolfa Pilcha, pseudonim Góra Dolina z Dzikanowa Polskiego, imienia Jana Pawła II w Gieniewicach, Zespołu Szkół Publicznych w Stowej Woli, Zespołu Szkół Publicznych w Kaliszkach, Zespołu Szkół w Izabelinie. Witam Grupę Rekonstrukcji Historycznej, Grupa Kampinos AK z prezesem Jerzym Gizińskim. Witam Klub Grota Robeckiego z panią prezes Marią Dmochowską. Witam przedstawicieli Szarych Szeregów z przewodniczącą panią Hanną Szczepanowską. Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki z prezesem Jerzym Broszkiewiczem. Witam przedstawicieli zgrupowania AK Żywiciel.
Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Nieświeża z prezesem panem Jerzym Butkiewiczem. Witam dyrekcję i pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historycznego Warszawy, Muzeum Niepodległości Warszawy. Witam przedstawicieli prasy, kultury ziemi opoczyńskiej, Gazety Nowodworskiej, Gazety Babickiej i Gazety Czosnowskiej. Witam prezesa Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach i dyrektora oddziału w Czosnowie. Witam państwa Kąpińskich, właścicieli hurtowni Sakrum z Leszna. Witając serdecznie, z przyjemnością pragnę państwu przedstawić chór Ballada z Leszna, uświetniający śpiewem naszą dzisiejszą uroczystość. Teraz niezwykle ciepło pragnę powitać rodziny tych, którzy narażając życie w tych trudnych powstańczych miesiącach, przyjęli do swych domostw żołnierzy powstańców. To tutejsi mieszkańcy, witam i dziękuję za serdeczność, jaką okazaliście żołnierzom, powstańcom, obrońcom naszej ojczyzny. Najserdeczniej jak można witam wszystkich gości, wszystkich szanownych państwa. O zabranie głosu proszę wójta gminy Czosnów, pana Piotra Rutkowskiego. Szanowni państwo, w imieniu władz gminy Czosnów i własnym serdecznie witam wszystkich państwa zebranych na corocznej uroczystości upamiętniającej lata 44 i otwieram dzisiejszą uroczystość. Szanowni zebrani, tu, gdzie dziś się znajdujemy, to miejsce, pomnik, białe krzyże przypominają nam nie tylko o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, ale przede wszystkim o wielkim bohaterstwie tych, którzy oddali swe życie za niepodległą Rzeczpospolitą Kąpinowską. Jesteśmy tu po to, by dać świadectwo prawdzie, że w sercu Puszczy Kąpinowskiej, kiedy wokół szalały straszliwe zawieruchy wojenne, istniała Polska niepodległa z prawdziwym polskim wojskiem. Ci hierarchiczni żołnierze są dziś wśród nas i to oni przekazują pamięć o tym, co się wtedy wydarzyło. Jako następne pokolenie Polaków doceniamy poświęcenie żołnierzy Armii Krajowej, partyzantów i mieszkańców niepodległej Rzeczypospolitej Kąpinowskiej. Coroczne sierpniowe uroczystości przypominają, że pamięć jest wciąż żywa, a więc ich życie oddane na ołtarzu ojczyzny za niepodległą Rzeczpospolitą Kąpinowską, za Polskę, nie było daremne. Dopóki będziemy tu, przy pomniku, oni będą żyli w naszych sercach. Swą obecnością na dzisiejszej uroczystości, modlitwą i właśnie pamięcią oddajemy hołd naszym bohaterom. Dziękuję bardzo. Proszę księdza kapelana ordynariatu polowego, przewodniczącego Kontelebrze o rozpoczęcie uroczystej mszy świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Włączamy w tą Eucharystię mszy świętej polowej wszystkie intencje wypowiedziane przez księdza kanonika. Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii pyta swoich uczniów: za kogo mnie uważają ludzie? Nasza tu obecność, wasza tu obecność jest tym wyznaniem wiary, że Jezus Chrystus jest dla nas Synem Bożym, prawdziwym Bogiem. Że każda Eucharystia to
Jego ofiara, którą my włączamy, tych, którzy zginęli na ołtarzu ojczyzny, a jednocześnie ofiarujemy siebie, aby wzrastać duchowo, abyśmy godnie uczestniczyli. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą, mową, uczynkiem zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Czego błagam Najświętszą Marię Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Strącę z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Kimiatrasza. Oblokiem go Twoją tunikiem, przepaszę go Twoim pasem,
i swoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości Boga, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego. I dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Syna Człowieczego, a oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, Ojciec, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, Piotr opłoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Słynne słowa Hallera.
Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, stajemy na tej pięknej polanie. Polanie światło. Tu każde drzewo krzyczy wielkim świadectwem tego, co było piękne i wspaniałe. Tu na tym terenie istniała Rzeczypospolita Kampinowska, gdzie przez dwa miesiące w 1944 roku ludzie i drzewa oddychali wolnym powietrzem, dawali przykład męstwa dla nas i dla przyszłych pokoleń. Tak pisała w swoim reportażu czcigodna pani Urszula Przymus. A pan Tadeusz Budzyński tak napisał w wierszu. Armia Kampinowska wszystkim dobrze znana. Karabiny w ręku, broń załadowana. Różnie są ubrani, czasem też w mundury. Hełm mają na głowach, a głowy do góry. Karabin mam na plecach, granaty mam za pasem, ale odwaga, czujność zawsze jest. Idzie nasz partyzant, jest naszym kolegą. Karabin na plecach większy jest od niego. To jest okupacja, to są straszne czasy. Wszędzie są łapanki, naszym domem lasy. Mój drodzy, ten piękny wiersz oddaje szczególnie wyraźnie to, co tutaj się działo. Chylimy nisko czoło przed wami, kochani żołnierze Armii Krajowej, bohaterowie tamtych czasów, ale i bohaterowie naszych czasów, teraźniejszości. Chwała i cześć wszystkim, którzy ciągle organizują ten apel pamięci połączony ze mszą świętą. Tak, kochani, bo my dobrze wiemy, że w pamięci Boga nikt się nie zagubi i żadna sprawa z miłości. Ale w pamięci ludzkiej jakżeż często wszystko się gubi. I tu nie chodzi tylko o nasze władze, które są zajęte wyborami. Tu nie chodzi o tych, dla których ważniejszy jest biznes i czas wypoczynku w niedzielę, bo i do kościoła nie ma czasu. Tu chodzi o wszystko. O dzieci, młodzież, chodzi o wszystkich Polaków, żeby w naszej pamięci nie zagubili się ci bohaterowie w tamte piękne, choć trudne czasy. Oto drodzy, papież Benedykt XVI, który dzisiaj odprawiał mszę na lotnisku w Madrycie, dla tysięcy młodzieży. On przed tym Światowym Dniem Młodzieży skierował do nich apel. I tam wtedy powiedział do młodych: wy musicie ciągle pamiętać o trzech swoich sprawach. Pierwszy, o korzeniach. Drugie, o fundamencie. Trzecie, o mocy wiary. Dam wam słowa, które może spróbujcie odgadnąć, kto to powiedział. Potrzebujemy systemu socjalnego, który wynagradza pracowitość i wzmacnia rodziny. Potrzebujemy więcej dyscypliny w szkołach. Potrzebujemy działań, by poradzić sobie z rodzinami dysfunkcyjnymi i systemem sprawiedliwości.
który w jasny sposób pokazuje granicę między dobrem a złem. Czyje to słowa, kochani? Są to słowa premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona, który wypowiedział je kiedy? Teraz. Po tych rozruchach. Anglia. Zobaczcie, jak daleko odeszła od Boga. Państwo ateistyczne walczy się ze znakami wiary. Kościoły zamienia się na kluby lub mieszkania. Nagle premier szuka ratunku. Mówi, że trzeba systemu socjalnego, trzeba lepszej szkoły, sprawiedliwości, by odróżnić. A czemu zaniedbali siłę i moc wiary? Czemu odeszli od Kościoła i od Boga? Moi drodzy, weterani kombatanci, wy jesteście tymi, którzy dobrze wiedzieliście, gdzie są wasze korzenie, na jakim fundamencie chcecie budować przyszłość ojczyzny, a moc swoją braliście z wiary i z miłości i z wielkiego autorytetu rodziny, w której zostaliście wychowani na wspaniałych patriotyzm. To dzisiaj zobaczcie, tak niemodne i odrzucane słowo. Dzisiaj co się dzieje? Jak ktoś powie patriota, to już się to utożsamia albo z moherowym dziwactwem, albo z Radiem Maryja, albo z jakimiś innymi dewocjonalnymi podejściami Kościoła. Czemu dzisiaj boją się niektórzy słowa patriotyzm? Wolą to rozcieńczyć, bo trzeba bardziej poświęcić się Europie niż swojemu rodzinnemu domowi, małej ojczyźnie i pięknej sprawie. Dzisiaj pochylimy się i poświęcimy dwie tablice. Jedna poświęcona kapelanom, tu służącym wam w Campinosie, druga służbie medycznej. Jeden z tych kapelanów, ten skromny człowiek, a dzisiaj wspominamy go jako wielkiego męża stanu, ksiądz prymas Stefan Wyszyński tak mówił. Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom, ale to, co jest najdonoślejsze, to czysta duchowość naszego narodu, który ma prawo do własnej rodziny, niezależnej kultury, do własnego języka, nieprzybrudzonego i niekształconego przez naloty śmierci. Musimy mieć ambicję, bo nie jesteśmy narodem śmieci. Tak mówił prymas wiele lat temu. Czy, drodzy, te słowa nie są wciąż aktualne? Czyż my dzisiaj, korzystając z tego święta, nie mamy okazji, aby się ciągle uczyć od was, kochani, tego pięknego patriotyzmu, który przekuty został w ofiarę i poświęcenie tych, na których krzyże dzisiaj stoi. Byłem zdumiony, gdy 1 sierpnia w Legionowie w mojej parafii obchodziliśmy pięknie uroczystość Powstania Warszawskiego. Wiecie, co było piękne? Na tej uroczystości po raz pierwszy obok zawsze przychodzących nawet o laseczce kombatantów, weteranów, wydaje się, oni to muszą. Po co tam reszta mieszkańców? A gdzie tam szkoła, młodzież, dzieci? Niech wypoczywają, są wakacje. Ale wiecie, kto wtedy przyszedł? Kibice klubu Legia ze swoimi szalikami złożyli piękny wieniec. Ktoś może ich nazwać kibole. A ja się zapytam, a dlaczego to oni tak głośno na stadionie śpiewają hymn? A my tak po cichu albo tylko z playbacku i płyty. A oni pokazali w Legionowie.
że oni mają inną wartość. Nie dadzą się wpędzić w ten kanał, że to tylko kibole. Odcinają się od chuligaństwa. Byli na uroczystości. Czyż takich postaw nam nie potrzeba? Widzimy harcerzy, wspaniałych, zuchów. Ale potrzeba nam tego świadectwa wszystkich, którzy właśnie przez swoją pamięć i wdzięczność okażą nie tylko wam cześć, jeszcze żyjący, jeszcze noszącym blizny i rany po tamtych czasach, ale z tego miejsca będą również czerpać jak ze źródła, aby iść w życie silnym jako Polaki. Dlatego jeszcze raz na koniec przeczytam wiersz obecnego tu czcigodnego pana Tadeusza Budzyńskiego. Armia kampinowska to armia krajowa. W pamięci żołnierzy wiecznie się zachowa. Nasi partyzanci wspólną mieli sprawę. Walczyli o Polskę, bronili Warszawę. Niech za to Bóg im będzie nagrodą. Amen. Zgromadzeni przy ołtarzu, uroczyście potwierdzajmy, że nie chcemy opuścić Pana, którego Syn zmartwychwstał, wydał za nas samego siebie. Zjednoczeni w miłości, prośmy Go wspólnie. Modlitwa wiernych. Módlmy się za Kościół Święty, aby kryzysowi politycznemu i ekonomicznemu współczesnego świata przeciwstawił cywilizację miłości, tak aby wszyscy wierni mogli bez lęku wyznawać swoją wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI i za kapłanów koncelebrujących dzisiaj tę świętą ofiarę, aby wspomagani darami Ducha Świętego byli dla Kościoła katolickiego prawdziwą skałą, aby mieli niezłomną odwagę zło nazywać złem, a dobro dobrem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby dostrzegła istotę swojej tożsamości i budowała ład moralny i społeczny na wartościach chrześcijańskich naszej narodowej tradycji. Prosimy o odnowę moralną narodu polskiego, abyśmy umieli żyć we wzajemnym szacunku i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy oddali życie za świętą wiarę i niepodległość naszej ojczyzny. Obchodząc rocznicę Powstania Warszawskiego, módlmy się za wszystkich polskich żołnierzy, za żołnierzy i partyzantów grupy Kampinos AK, a szczególnie za poległych, którzy wspierając walkę, nieśli pomoc walczącej Warszawie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich mieszkańców i leśników Puszczy Kampinoskiej, którzy niosąc pomoc partyzantom, ginęli z rąk okupanta, składając daninę krwi przelanej za wolność ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili słuchać słowa, które Pan do nas kieruje i je wypełniać.
byśmy darzyli życzliwością każdego człowieka i byli gotowi do posługi wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o szczęśliwy przebieg operacji dla Jadwigi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tej mszy świętej też modlimy się za świętej pamięci zmarłego Jana Kaczmarka, aby mógł oglądać oblicze swego Pana, Boga i Stwórcy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Poddajemy Ci, Panie, nasze życie i naszą wolę, los Kościoła i świata, przedstawiając w pokornych błaganiach potrzeby duchowe i materialne. Przyjmij nasze prośby. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.
O odczytanie tradycyjnej modlitwy za ojczyznę proszę panią Urszulę Przymus, prezesa Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Boże, Ojcze Miłosierdzia, który w swojej dobroci dałeś narodowi polskiemu nieustraszonego pasterza swojego ludu jako wzór wierności Bogu, człowiekowi i ojczyźnie, błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Niepokalana Dziewico, Matko Boga Przeczysta, Tobie i Twojemu niepokalanemu sercu polecamy siebie, naród cały i Rzeczpospolitą, ofiarując Ci wierną służbę, oddanie oraz cześć dla Twoich świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu ślubujemy dochowanie wierności. Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską. Strzeż jej świętości. Natchnij duchem pobożności naszą parafię. Ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść. A naszego pasterza, księdza proboszcza, umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź królową i panią, natchnieniem i patronką niepodległości. Potężna wspomożycielko wielu, otocz płaszczem opieki papieża, biskupów i cały Kościół Święty. Wyjednaj nam świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludziom od Kościoła oddalonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich duszę czułością Twojego niepokalanego serca. Królowo nasza i Królowo świata, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy naszego narodu. Wyproś nam pojednanie szczere i trwałe. Wskazuj drogę do Boga, byśmy na Jego prawdzie budowali swoje życie. Daj narodom trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. Matko Boga i nasza Matko, przygarnij wszystkich do swego niepokalanego serca. Obdarz promykiem Twojej łaski i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Wszystkim, którzy swoje życie oddali za ojczyznę, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
proszę księży celebrantów mszy świętej o poświęcenie po generalnym remoncie cmentarza powstańczego oraz o poświęcenie nowo odsłoniętych tablic pamięci. O odsłonięcie tablicy pamięci w hołdzie kapelanom grupy Campinos AK proszę kapelana II Mazowieckiej Brygady Saperów księdza Roberta Dębskiego, księdza kanonika Krzysztofa Kłosiewicza, proboszcza tutejszej parafii, radcę generalnego zakonu rycerskiego świętego grobu Bożego w Jerozolimie, damę Urszulę Przymus, która jest prezesem naszej Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, o odsłonięcie drugiej tablicy pamięci w hołdzie służbom medycznym grupy Campinos AK proszę lekarza medycyny pana Janusza Orsika, prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK oraz wicewójta gminy Czosnów pana Piotra Ludkowskiego i wicewójta gminy Leszno pana Grzegorza Baneszkiewicza. Proszę, wszyscy pozostajemy na swoich miejscach. Teraz na cmentarz udają się tylko księża i wymienione osoby odsłaniające nowe tablice pamięci. My spokojnie czekamy na ich powrót. Proszę o odsłonięcie tablicy służb medycznych. Proszę o odsłonięcie tablicy pamięci kapelanom grupy Campinos. Dziękuję pięknie za odsłonięcie tablic. Poproszę o poświęcenie cmentarza i tablic pamięci. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech, bratni nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzy na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości,
i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny i spoczywają na tym cmentarzu. Obdarz ich nagrodni śmiertelności i chwały. Dziękujemy Ci za życie, powołanie, posługę księży kapelanów Armii Krajowej. W dniu dzisiejszym szczególnie wspominamy księdza Jerzego Baszkiewicza, pseudonim Radwan II, księdza Wacława Karłowicza, pseudonim Andrzej Bobola, księdza Hilarego Praczyńskiego, pseudonim Gwardian, księdza Stefana Wyszyńskiego, pseudonim Radwan III. Błogosławimy, poświęcamy tablicę pamięci w hołbie służbom medycznym Grupy Campinos Armii Krajowej, poległych w czasie wojny Powstania Warszawskiego. I tutejszy cmentarz. Błogosław tych, których wspominamy imiona i błogosław nam, żyjącym na tej ziemi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę. Przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Grupa Campinos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam gości, mieszkańców wierszych okolic oraz kolegów kombatantów przybyłych na uroczystość pamięci tamtych dni w 67. rocznicę Powstania Warszawskiego. Znajdujecie się Państwo na terenie szczególnym, na terenie niepodległej Rzeczypospolitej Campinoskiej, który w ramach historii Powstania Warszawskiego ma własną historię. Otóż tutaj, trzy dni przed wybuchem powstania, 29 lipca 1944 roku przybyło Wojsko Polskie, umundurowane według przebojnych regulaminów, dobrze uzbrojone. Było to wydarzenie niezwykłe, bo oto po 5 latach okupacji przybywa żołnierz polski, którego nie widziano tu od września 1939 roku. Były to liczące około 1000 żołnierzy oddziały partyzanckich piechoty, kawalerii
zgrupowania Stołpecko-Nawielskiego AK, dowodzone przez porucznika Adolfa Pilcha Górę. Oddziały te, zagrożone likwidacją przez Sowietów na wschodnich, Kresach Rzeczypospolitej, po brawurowym rajdzie przez okupowane tereny 26 lipca 1944 roku przybyły w okolice Warszawy i zostały włączone do 8 rejonu 7 obwodu okręgu warszawskiego AK, a następnie 29 lipca rozkazem dowódcy 8 rejonu kapitana Józefa Krzeczkowskiego Szymona skierowane w głąb Puszczy Kampinoskiej i zakwaterowane w Wierszach i okolicznych wsiach. Już po dwóch dniach, rankiem 31 lipca, dzień przed wybuchem powstania, szwadron kawalerii i kompania piechoty rozgromiły kwaterujące w oddalonym zaledwie o 2 km Aleksandrowie kompanię Wehrmachtu, zabijając 50 i raniąc 20 nieprzyjaciół. Zdobyto 34 karabiny i pistolet maszynowy. Można przyjąć, że była to pierwsza i to zwycięska akcja bojowa powstania warszawskiego. Chokę, Będziszek, Brzozówkę, Truskawkę, Janówek, Pociechę, Zaborów Leśnych oraz Wierszy, gdzie stacjonowało dowództwo. Ponadto 24 miejscowości na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej znalazło się w zasięgu władzy powstańczej. Był to teren wolny od okupanta, broniony przez partyzanckie placówki i patroli. Przez dwa powstańcze miesiące, sierpień i wrzesień 1944 roku, w Puszczy Kampinoskiej istniała wolna Polska. Między ludnością i wojskiem panowała jedność. Wszyscy czuli się tu jak w Polsce niepodległej. Przyjęło się wówczas nazywać ten teren niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską. Mając zabezpieczoną bazę, Grupa Kampinos przeprowadza wypady na stacjonujące w okolicy jednostki nieprzyjaciela oraz walczy z oddziałami wroga, które wielokrotnie próbowały naruszyć teren zgrupowania. Łącznie przeprowadzono około 50 akcji bojowych. Największą bitwę stoczono w Druskawie z przysłanymi z warszawskiej ochoty pułkiem Rona, znanym z mordu, grabieży, gwałtów dokonywanych na ludności cywilnej. Został on rozgromiony w nocy z 2 na 3 września przez oddział szturmowy Grupy Kampinos dowodzony przez porucznika Dolinę. Była to największa klęska oddziałów Rona w powstaniu warszawskim i praktycznie zakończyła ich działania bojowe. Upanowanie Puszczy Kampinoskiej przez Grupę Kampinos stworzyło warunki do przyjmowania zrzutów lotniczych. W sierpniu przyjęto 22 zrzuty z bronią, amunicją i środkami opatrunkowymi, co umożliwiło niesienie pomocy walczącej Warszawie. Wykonując rozkaz generała Bora, w dniach 15-19 sierpnia skierowano do Warszawy około 1000 partyzantów, dobrze uzbrojonych, z zapasami amunicji i środków opatrunkowych. W dniach 20-22 sierpnia walczyli oni na dworcu gdańskim, próbując, niestety bez powodzenia, sforsować silne umocnienia odgradzające Żoliborz i Starówki. Była to najkrwawsza bitwa Grupy Kampinos. Poległo ponad 400 partyzantów. Ale poza działalnością zbrojną, nie mniej ważnym było zaistnienie i trwanie przez dwa powstańcze miesiące w sercu Puszczy Kampinoskiej, tej małej, niepodległej ojczyzny. A stało się to w znacznej mierze za sprawą patriotycznej i bohaterskiej postawy miejscowej ludności, która świadoma śmiertelnego zagrożenia, jakie niosła współpraca z partyzantami, bez wahania przyjmowała nas pod swoje strzechy, udzielając wszelkie pomocy. Z pełnym zrozumieniem znoszono niewątpliwe niedogodności związane ze stacjonowaniem 2700 partyzantów i około 700 koni. Mieszkańcy wiosek, w których kwaterowało wojsko, razem z partyzantami przeżywali ich sukcesy i niepowodzenia. Oddziały wyruszające na akcje bojowe były serdecznie żegnane przez mieszkańców. Z niepokojem oczekiwano ich powrotu, razem opokojąc tych, którzy nie wrócili. Każdy lotniczy rzut przyjmowany był w wioskach z entuzjazmem. Samorzutnie podstawiano podwody do złożenia zrzutowych pojemników.
szczególną rolę w tej małej ojczyźnie odegrali leśnicy, którzy w czasie okupacji prawie w komplecie zaangażowani w działania konspiracyjne AK, teraz w szeregach partyzanckich służyli jako niezastąpieni przewodnicy i zwiadowcy. To dzięki dostarczanym przez nich informacjach udała się niejedna akcja bojowa. Grupa Campinos dla Niemców stanowiła poważny problem, gdyż blokowała na zapleczu zbliżającego się frontu ważne trasy komunikacyjne. To też stopniowo zwiększali siły otaczające zgrupowanie, aż wreszcie po zorganizowaniu dwóch potężnych grup operacyjnych pod nazwą Sternschnuppe 27 września uderzyli na powstańczy obóz warowy. Zbombardowano wiersze, brzozówkę i truskawkę. Mały Okot zarządził wymaz w Góry Świętokrzyskiej. Ponad 2000 partyzantów, pieszych i konnych, walcząc z zaciskającym się pierścieniem pancernym wroga, 29 września dotarło do torów kolejowych w okolicy Jaktorowa. Decyzja majora Okonia, nakazująca odpoczynek przed przekroczeniem torów, okazała się tragiczna w skutkach, gdyż Niemcy zdążyli sprowadzić pociąg pancerny, który rozgromił nacierające oddziały. Grupa Campinos została rozbita, ale swoje powstańcze zadanie wykonała, skutecznie osłaniając Warszawę od północy i wspierając ją zbrojnie. Jako jedyna duża jednostka powstania warszawskiego nie skapitulowała, a cały swój potencjał bojowy wykorzystała w tej ostatniej i największej bitwie, zadając im przyjaciołowi poważne straty. Między nimi zniszczono kilkanaście czołgów, strącono samolot. Po bitwie Jaktorowskiej część powstańców przedarła się na Kielerszczyznę i walczyła tam pod dowództwem porucznika Doliny do stycznia 1945 roku. Około 100 partyzantów wróciło do Puszczy Kampinoskiej, zaszywając się w jej najgęstszych, radnicy partiach. Reszta wróciła do konspiracji. Dziś, w 60. rocznicę powstania warszawskiego, tu, przy pomniku niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, w obliczu mogił poległych spoczywających na partyzanckim cmentarzu, oddajemy hołd wszystkim bohaterom powstańczego zgrupowania w Puszczy Kampinoskiego rodacy. Stajemy dziś przy pomniku niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej na uroczystym apelu pamięci, by złożyć hołd wszystkim, którzy 67 lat temu, podczas powstania warszawskiego, stawiali czoła hitlerowskiej nawale, oddając życie za sprawę wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Wzywam Was, żołnierze Grupy Campinos, partyzanckiego zgrupowania Armii Krajowej, którzy podczas powstania warszawskiego osłanialiście od północy i wspieraliście zbrojnie walczącą Warszawę. Przez 2 miesiące, sierpień i wrzesień 1944 roku, w krwawych walkach wyzwoliliście znaczne tereny Puszczy Kampinoskiej, której przyjęto nazywać Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską. Przywołuję dzisiaj Wasz patriotyzm, wysiłek i determinację w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Stańcie do apelu! Przywołuję Was, żołnierzy partyzantów 8 rejonu 7 obwodu Armii Krajowej Obroża, dowodzonych przez kapitana Józefa Krzyczkowskiego, pseudonim Szymon. Was wołam, żołnierze, z batalionu porucznika Janusza Langera, pseudonim Janusz, z pierwszej kompanii porucznika Zygmunta Sokołowskiego, pseudonim Zetes, z trzeciej kompanii kapitana Ignacego Jezielskiego, pseudonim Karasz, z kompanii młodzieżowej porucznika Henryka Dobaka, pseudonim Olszad, z kompanii szturmowej porucznika Józefa Slawskiego, pseudonim Czarny, z batalionu kapitana Stanisława Nawrota, pseudonim Dulka, z drugiej kompanii porucznika Zbigniewa Luśnika, pseudonim Gniew, z czwartej kompanii porucznika Bolesława Kiełbasy, pseudonim Gniewosz, którzy w okresie okupacji i walk powstańczych oddaliście życie za wolność ojczyzny. Stańcie do apelu! Polegli na wolność! Was wołam, żołnierze partyzanci pułku Palmiry Młociny, dowodzony przez porucznika Adolfa Pilcha, pseudonim Góra Dolina, poległych i zmarłych z ran, którzy mężnie przeciwstawiali się hitlerowskiej nawale. Wzywam partyzantów ze zgrupowania Stopecko-Naniebockiego, Armii Krajowej oraz żołnierzy powstańców 8 rejonu. Przywołuję żołnierzy z batalionu 78 pułku piechoty Armii Krajowej Baranowicz, dowodzonych przez porucznika Witolda Pełczyńskiego, pseudonim Dźwig, oraz porucznika Witolda Lanczewskiego, pseudonim Strzała.
Wzywam podkomendny, porucznik Dana z pierwszej kompanii, porucznika Zygmunta Sokołowskiego, Zesta z drugiej kompanii, porucznika Jerzego Pietrzyckiego, Helskiego z trzeciej kompanii, kapitana Wojciecha Dwornickiego, Wojtka i porucznika Aleksandra Wolskiego, pseudonim Jastrząb, z kompanii Kwatermistrzostwa, porucznika Henryka Dobaka, pseudonim Olcza, z kompanii wsparcia batalionu, porucznika Henryka Czerwca, pseudonim Jaskulski, porucznika Waleriana Zuchowicza, pseudonim Opończa, porucznika Józefa Kaneja Drewno z plutonu zrzutu. Stańcie do apelu. Ulegli naboru chwały! Przywołuję ułanów chlubem grupy Kampinos, jedyne walczące powstanie oddziały konne z 27 pułku ułanów imienia króla Stefana Watorego, dowodzonego przez chorążego Zdzisława Nurkiewicza, pseudonim Nieczaja, z pierwszego szwadronu wachmistrza Jana Jakubowskiego, pseudonim Wołodyjowski, z drugiego szwadronu wachmistrza Józefa Niedźwieckiego, pseudonim Lawina, z trzeciego szwadronu wachmistrza podchorążego Narcyza Kuklikowskiego, pseudonim Narcyz, z czwartego szwadronu porucznika Aleksandra Pietruckiego, pseudonim Jawor, ze szwadronu CKM 23 pułku ułanów grodzieńskich z postaw porucznika Jarosława Gąsiewskiego, pseudonim Jar, ze zwiadu konnego porucznika Józefa Bzazewskiego, pseudonim Lis. Stańcie do apelu. Chwała bohateru! Do was wołam, żołnierze innych rejonów obwodu Obroża, którzy razem z pułkiem Palmiry Mociny utworzyliście grupę Kampinos. Wzywam żołnierzy batalionu Sochaczewskiego, majora Władysława Starzyka, pseudonim Korwin, batalionu Legionowskiego, porucznika Bolesława Szymkiewicza, pseudonim Znicz, kompanii oddziału specjalnych Jerzyki, porucznika Jerzego Strzałkowskiego, pseudonim Jerzy, pierwszej kompanii batalion Pięść z Warszawy, porucznika Stefana Matuszczyka, pseudonim Porawa, kompanii lotniczej porucznika Tadeusza Gaworskiego, pseudonim Lawa, kompanii zwierszy podporucznika Franciszka Wiśniewskiego, pseudonim Jurek, plutonu z Pruszkowa podporucznika Tadeusza Nowickiego, pseudonim Orlik, plutonu z Ożarowa podporucznika Jerzego Dudzica, pseudonim Puchała, plutonu z Pragi porucznika Henryka Małkowskiego, pseudonim Ran, oddziału z Woli podporucznika Mariana Olszewskiego, pseudonim Marysia, oddziału Armii Ludowej podporucznika Teofila Kufla, pseudonim Teo, którzy złożyli ofiarę życia na ołtarzu wolności. Stańcie do apelu. Ulegli naboru chwały! Wzywam wszystkich partyzantów poległych w bitwach i potyczkach waszej krwi przelanej pod lotniskiem Bielańskim, przy dworcu gdańskim pod Tuskawym i aktorowym nie zapomnimy. Ciebie wzywam, majorze Alfonsie Kotowski, pseudonim Okoń, waleczny dowódco grupy Kampinos, który w krwawym boju pod Jaktorowem złożyłeś ofiarę własnego życia. Stańcie do apelu. Ulegli naboru chwały! Was wszystkich wzywam, poległi i pomordowani żołnierze Armii Krajowej z terenu Puszki Kampinoskiej, którym nie dane było doczekać wolności. Wzywam bohaterki z Wojskowej Służby Kobiet, łączniczki i sanitariuszki. Wzywam leśników z Puszczy Kampinoskiej, wieszących nieocenioną pomoc dla walczących. Stańcie do apelu. Chwała bohateru! Przywołuję obrońców naszej niepodległości, którzy złożyli życie na ołtarzu ojczyzny. Józefa Krzaczkowskiego, pseudonim Szymon, dowódcę 8 rejonu 7 odwodu Obroża. Majora Adolfa Pilcha, pseudonim Góra Dolina, dowódcę zgrupowania Stołecko-Nalibuckiego, pułku Palmiry Mociny. Pułkownika Witolda Lęczewskiego, pseudonim Strzała, dowódcę batalionu Palmiry Mociny. Do was wołam, księża kapelani grupy Kampinos, księże kardynale Stefanie Wyszyński, pseudonim Radwan III, księże Jerzy Baszkiewiczu, pseudonim Radan II, księże Hilary Praczyński, pseudonim Gwardian, który nieśli się walczącym nadzieję oraz wiarę w Boga i zwycięstwo. Stańcie do apelu. Chwała bohateru! Wołam was, synowie i córki ziemi mazowieckiej, mieszkańcy Wierszy i okolicznych wsi, żołnierze Armii Podziemnej i członkowie konspiracji, którzy nie ugięliście się pod hitlerowskim jarzmem. Wzywam was, zamordowanych w obozach zagłady i w hitlerowskich kazamatach. Stańcie do apelu. Nie śmierć obyczeństwu! Do was wołam potomni, spadkobiercy chwały i sławy oręża polskiego. Niech imiona i czyny bohaterskich żołnierzy grupy Kampinos zapadną w wasze umysły i serca. To nasza siła, duma i tożsamość.
Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Kolby? Rozłóż! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Zabezpiecz! Broń! Napad! Kolby! Włóż! Napas! Broń! Przez pierś! Broń! Pierwszy szereg krowcy! Marsz! Kompania! Poszli! Następny wieniec składa Związek Żołnierzy i byłych kombatantów, tak, z Błonia. Następny wieniec Narodowe Siły Zbrojne z Błonia. Następny wieniec, pan dyrektor Jerzy Polańczyk, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następny wieniec w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Następny wieniec składa wójt gminy Stare Babice.
Następnie Wieniec, powiat warszawski zachodni, składają starosta pan Jan Żykiński i przewodniczący rady Jerzy Wójcik. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości fabryki Gorębinnej w pamięci tamtych dni dziękujemy księżom celebrantom mszy świętej, dziękuję organizatorom uroczystości, wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i gospodarzom tej ziemi, tutejszym mieszkańcom. Dziękuję i do zobaczenia za rok. Wszystkich przybyłych gości zapraszam na tradycyjną grochówkę na Polance przy parkingu przy wieści. Dziękuję. Następny wieniec składa środowisko Armii Krajowej Dłonie Bagno. Sztandary wyprowadzić. Następny wieniec składa sekretarz gminy Dłonie. Gminy Dłonie. Marsz! Następnie wieniec składają osoby delegacja pani Kuzaki, centrowy, gmina, przepraszam, powiat Nowy Dwór Mazurecki, Rada Powiatu. Następny wieniec pan Piotr Wojciechowski, Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości. Następnie składa wieniec dyrektor Mazurskiego Banku, Banku Spółdzielczego Oddział Czesnowy. W imieniu pani poseł Anny Sikory, wieniec składa Stowarzyszenie Powiatu Lubelnianowskiego Forum. Wieniec składa gmina Łomianki, gminy gminy, wieniec składa burmistrz Łomianek i kombatanki Łomianek. Następny wieniec składa Związek Oficerów Rezerwów Rzeczpospolitej Polskiej i wieniec Józefa Piłsudskiego. Wieniec składa komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Krawędzku. Składa druga nadowiedzka brygada saperów w Tarzyniu i trzecie warsztaty techniczne z Modlina. Wieniec składa dyrekcja i pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Niech żyje Polska!